Gmach Gimnazjum nr 1, a obecnie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego, bez wątpienia najokazalszy i jeden z najładniejszych budynków w naszym mieście. Pięknie odrestaurowany z drewnianymi oknami i kamiennymi schodami, z których pięknie widać naszą Ukrainę u stóp. W szerokim występie, zwanym ryzalitem na piętrze gmachu, umieszczono herb miasta. Obok szkoły ulica Królowej Jadwigi, jeden z uroczych zakątków miasta, która zachowała ponad stuletnią urodę w cieniu rozległych kasztanów. Ale to trzeba. Powyżej budynku gimnazjum znajduje się jeden z niewielu zabytków naszego miasta, który niestety troszkę marnieje nam w oczach. Może da się coś z tym zrobić. Zbudowany w XVIII wieku jako zajazd, gdzie zatrzymywali się kupcy ormiańscy, przez miejscowych zwanych Grekami, stąd nazwa Dom Grecki. Jeszcze kilka lat temu Dom Grecki był siedzibą Muzeum Regionalnego. Było to niezwykłe miejsce oraz instytucja organizująca świetne imprezy kulturalne. Mamy przed sobą budynek Sokoła. Z tyłu gmachu Urzędu Miasta z pięknym parkiem, prawdziwym zielonym azylem w sercu naszego miasteczka, mieści się właśnie ten budynek Sokoła. Ważne miejsce w historii naszego miasta. Tu w latach międzywojennych mieścił się teatr, kino, towarzystwo gimnastyczne, czytelnia miejska, zalążek pierwszych bibliotek, a nawet łaźnia miejska. Było to prawdziwe centrum kultury galicyjskiego miasteczka. Po dzień dzisiejszy ważne miejsce. Przy budynku piękny park miejski założony przez burmistrza Andrzeja Marka, zimą lodowisko, latem festiwale, z najlepszym z nich jazzowym na czele. Idąc w dół od budynku Sokoła w stronę potoku San, widzimy nowoczesny gmach Muzeum Niepodległości. Miłośnicy militariów i historii znajdą tu coś dla siebie. Muzeum zachowało również ekspozycję z historii i folkloru naszego miasta i regionu, przeniesione z Domu Greckiego. Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1342 roku góruje majestatycznie nad miasteczkiem. Duchowe serce Myślenic, pięknie oświetlony nocą, widoczny niemal z każdego wzgórza okalającego Myślenicę, a więc Dalinu, Plebańskiej Góry, Bożenckiej Góry. W swoich murach myślenicka fara kryje liczne relikwie, m.in. świętego Jana Pawła II czy siostry Faustyny, a przede wszystkim cudami słynący obraz Matki Boskiej. Kopia cudownego obrazu Pani Myślenickiej znajduje się także w pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Pierwszym właścicielem obrazu był papież Sykstus V, a do Myślenic Via Venezia sprowadził obraz Marcin Grabysz, dworzanin księcia Jerzego Zbarackiego, chroniąc dzieło przed spaleniem w czasach zarazy. Koński rynek, mały plac targowy u podnóża myślenickiej fary nad Bysinką. Tu można kupić lokalne specjały. Ten uroczy mini targ jest czynny codziennie, dodając specyficznego klimatu miasteczku. Czy wiecie, że na myślenickim rynku w dawnych czasach mieliśmy prawdziwe sukiennice, które służyły miejscowemu handlowi? Pasaż ten liczył 20 metrów długości i 8 metrów szerokości. Był zadaszony i cały z drewna. Może warto wrócić do tej tradycji i zamiast z ziemi kupować serki ze straganów. Koło Biblioteki Pedagogicznej powstał Skwer Przyjaźni, urocze miejsce do odpoczynku i lektury. Na zakończenie filmu. Inspiracją do stworzenia tego spacerownika były dwa bardzo kreatywne przedsięwzięcia. Pomysł Agnieszki i Martina Kahn, śladami żydowskiego miasteczka, spacerownik po Myślenicach, będący historycznym i literackim utrwaleniem obecności ludności żydowskiej naszego miasteczka,
Wycieczka ukraińskiej blogerki turystki zwiedzającej nasze miasto z mężem w czerwcu tego roku razem z kamerką oraz wiadomościami z sieci na ten temat, a także ten film to nasza zachęta do poznawania historii Myślenic, sięgania do bogatych źródeł i niezwykle ciekawych opracowań, które znajdziecie Państwo w naszej bibliotece pedagogicznej, do której serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, to był piąty, ostatni odcinek naszego spacerku przez Myślenicę. Zapraszamy i zachęcamy do oglądania na naszym kanale YouTube wszystkich odcinków. Dodam tylko, że pomysłodawczynią projektu była Kinga Hexman. Ona również jest autorką narracji w tym filmie. Realizacją filmową natomiast zajęła się kierownik naszej biblioteki Krystyna Łętocha. Bardzo nam miło będzie, jak Państwo obejrzycie wszystkie odcinki. Inspiracją dla nas były liczne publikacje, które mamy w naszych zbiorach i zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki pedagogicznej.